przychodzę dzisiaj do was z poselstwem życia. Jeśli przyjmiesz to poselstwo, narodzisz się na nowo, będziesz zbawiony, przyjacielu, ominiesz śmierć, tak jak Jezus przeszedł na tę ziemię, pokonał śmierć i już więcej nie umiera. Śmierć nad nim nie ma władzy, przyjacielu. Możesz to zrobić, możesz też przyjąć uzdrowienie, możesz przyjąć tak jak i zbawienie, możesz przyjąć to, ale przez swoją wiarę. Dlatego ja koncentruję się dzisiaj do tych, którzy uwierzą, którzy chcą wierzyć, bo przez wiarę podobasz się Bogu, a wiara jest pewnością, przeświadczeniem tego, czego nie widzisz, to czego się spodziewasz. Prosta sprawa, bardzo prosta, naprawdę. Tu nie trzeba żadnych wysiłków, tu nie trzeba żadnych pielgrzymek. Uwierzyć po prostu trzeba, że Jezus przyszedł na tą ziemię 2000 lat temu. On nie przychodzi na tą ziemię co rok o tej porze, na Wielkanoc, i zmartwychwstaje. On raz to zrobił 2000 lat temu, przyjaciele. I on nie przyszedł na tych wszystkich różnych fajnych potraw. Fajny mamy folklor w tym kraju. Lubię jajeczko, lubię zajączki. Ale przyjacielu, Jezus zmartwychwstał i już więcej nie umiera. I to jest najważniejsze. I on jest indywidualne zbawienie dla każdego człowieka. To nie jest dla mas. To nie można przyjąć od razu cała Polska, ani twój chrzest jako dziecko tego nie zapewnił. Przyjmujemy indywidualnie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak jak Nikodem nawet, mimo że był dobrym człowiekiem Nikodem, Jezus powiedział do niego: Nikodemie, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. On był dobrym człowiekiem. Możesz mówić, a ja jestem dobrym człowiekiem, tyle dobrego w życiu robię. No jak to, co ty, ja do piekła? Do jakiego piekła? Przecież, przyjacielu, twoje dobre uczynki są jak brudna, splugawiona szmata przed Bogiem. Tak mówi Słowo Boże. Tylko ofiara Jezusa, gdy przyjmiesz, staniesz się w Nim sprawiedliwością Bożą. To jest jeszcze prostsze niż twoje wysiłki po prostu. Wystarczy uwierzysz w niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka. Bo Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Chociaż mógłby to zrobić, ponieważ możesz mówić teraz, tyle zła jest na świecie. Gdzie jest ten Bóg? Są wojny. Przyjacielu, niebiosa są niebiosami Pana, lecz ziemię dał synom ludzkim. To, co się dzieje na tej ziemi, to synowie ludzcy zrobili, przyjacielu. Bóg nie jest, Bóg jest dobrem i tylko dobrem. Od Niego pochodzi wszelka dobroć. On jest dobrym pasterzem. Natomiast diabeł to jest zły. Przykraść, zabijać i niszczyć przyszedł. Od Niego pochodzą te różne rzeczy. Komu się poddasz, przyjacielu? Komu? Jeśli urodzisz się na tej ziemi, jesteś obligatoryjnie z powodu grzechu pierwszych ludzi poddany diabłu. Ale jeśli wybierzesz Jezusa, rodzisz się na nowo, stajesz się dzieckiem Bożym, Chrystusowcem i twoja śmierć dla ciebie nie istnieje. To będzie tylko przejście, wyjdziesz z tego ciała, które jest domem, można powiedzieć maszyną, w której teraz się znajdujemy i wraz ze swoim intelektem, emocjami znajdziesz się od razu w niebie, z łaski, za darmo, przez twoją indywidualną wiarę, przyjacielu. Ty to musisz złapać, przyjacielu, to jest indywidualna wiara. Może sobie myślisz, ze mną jest w porządku, jestem wychowany w chrześcijańskim domu. Przyjacielu, w Słowie Bożym na przykład jest napisane, a tym, którzy uwierzą, na chorych będą kłaść ręce, a ci uzyskają zdrowie. Kiedy ostatnio kładłeś na chorych ręce i uzyskali zdrowie, powiedz. Albo Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kiedy ostatnio głosiłeś komuś Ewangelię, przyjacielu? Przyjacielu, naprawdę, Jezus jest i to jest droga otwarta. I Słowo Boże, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj. Jeśli dzisiaj uwierzysz w to, co mówimy i przyjmiesz tą moc, którą ci przekazuje, moc Ducha Świętego, to jest ta sama moc, którą miał Jezus, który chodził po tej ziemi w Jerozolimie 2000 lat temu. Ta sama moc jest dzisiaj we mnie i możesz to otrzymać, jeśli chwycisz to wiarą, jeśli powiesz, Rzymian 10:10 jest napisane, że wierzysz, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał, wyznajesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Pokutujesz za życie egocentryczne, życie bez Niego, życie po swojemu, które i tak do niczego nie doprowadza. Przyjacielu drogi, zobacz, ile masz lat już. Dopiero miałeś 20, już masz 30, 40, ja mam już 45, dopiero miałem 20. Moment, to życie jest chwilą, zacznie się wieczność, przyjacielu. Jezus powraca na tą ziemię, a jeśli nie powróci dla wszystkich, to stanie się to indywidualnie dla ciebie podczas twojej śmierci. Pojednaj się z Bogiem, przyjacielu, póki jest czas. Ja to zrobiłem 20 lat temu, gdy byłem na dnie społecznym, wołałem do Jezusa, gdy lekarze mi powiedzieli, że zostało mi pół roku życia. Wołałem do Jezusa. Uzdrowił mnie całkowicie, dał mi życie, piękne życie mi dał,
piękne życie. Dodatkowo Słowo Boże mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a reszta będzie wam dodane. To jest bonus dodatkowy po prostu. Najważniejsze jest pokonać śmierć, żebyś po prostu przeszedł ze śmierci do życia. Tak jak Jezus powiedział, ja pokonałem śmierć. Rozumiesz? Ja zwyciężyłem ten świat. To jak zrobisz, dodatkowo jeszcze będziesz miał zaopatrzenie finansowe, ponieważ staniesz się Bożym dzieckiem. Bożym dzieckiem nie są wszyscy na tej ziemi. Dzieckiem jest ten, który wybierze świadomie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ten jest Bożym dzieckiem, przyjacielu. Także Bóg cię zacznie chronić wtedy, zaopatrywać finansowo, bo On jest dobrym Bogiem. On nie jest skrzywiony, że On po prostu zsyła. Jest takie powiedzenie w tym kraju chorym, które zostało sprefabrykowane. Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Przyjacielu, On ukarał samego siebie za wszystkie grzechy ludzkości, jakie ludzkość mogła popełnić. On ukarał siebie. Żaden człowiek nie pójdzie do piekła z powodu swoich grzechów. Tylko czy przyjąłeś Jezusa, czyli przyjąłeś tego największego wojownika, który przyszedł z nieba na tą ziemię, aby oddać swoje życie dla ciebie i zmartwychwstał. Jeśli go przyjmiesz, tak jak powiedziałem, powiedziesz: Jezu, przyjmuję cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Będziesz zbawiony. Przejdziesz ze śmierci do życia. Rozumiesz, przyjacielu?